Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Drewnym Zoncie. Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy tak delikatnie deszczowo, od 6 rano pada, jest w tym momencie 9.30 i idziemy sobie na śniadanie. Dzisiaj stwierdziliśmy, że no, zmieniamy lokalizację, przemieszczamy się, więc no, nie będziemy teraz tutaj sobie jeszcze bałaganu robić w przyczepie większego i idziemy na śniadanko, a czemu by nie, do restauracji, w której byliśmy wczoraj zjeść pyszny obiad i dzisiaj pójdziemy sobie tam na śniadanie, także chodźcie z nami. No, aura dzisiejszego poranka jest niekoniecznie zachwycająca. Zobaczcie sobie, tutaj trochę popadało. Kałuże się porobiły. Obok to już w ogóle jest bajoro. No ale nic, za godzinkę ma przestać i już ma do weekendu być w miarę słonecznie i przyjemnie. Także no, zobaczymy, co wyjdzie. Też patrzyłem na prognozę pogody. Tędy idziemy? Dobra. Patrzyłem na prognozę pogody tutaj, a przemieszczamy się do Łeby, więc zobaczymy, co będzie dalej. No i słuchajcie, śniadania, obiady, ryby, inne tutaj fermentacje, farmazony. Wczoraj pytaliśmy na obiedzie, czy dzisiaj będzie otwarte, żeby śniadanie zjeść. Pani powiedziała, że tak, zapraszają jak najbardziej. No i tak jest właśnie otwarte, że pocałowałem klamkę. Ale tak czy siak polecam miejscówkę, ponieważ w bazie letnim wegetariańskie różne tutaj przysmaki, przepyszne placki, kotlety z batata sobie wczoraj tutaj rąbałem, Zuzanna jakieś pierogi ruskie, bardzo, bardzo pyszne, więc no, miejsce polecamy, ale no szkoda, że nie jest otwarte, a było mówione, że będzie. Także niesłowność tutaj wpadła. A w związku z tym zbieramy się do przyczepy i zjemy jednak jakieś kanapeczki. Ale do tego musi wlecieć taktyczna żabka. A i w tym miejscu jeszcze pozdrawiam Roberta, który nas spotkał na kempingu Lazurowe. Trzymaj się. Elo, elo, elo. Z tego miejsca jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że gdzieś tutaj w tym miejscu pod taśmę wpływa ta woda sobie i delikatnie między okienka, ale że tam jest też pęknięcie, to ta woda wypływa również sobie stamtąd, więc przyczepę nie zalewa i jest całkiem spoko, no ale muszę się tym zająć, kurczę pieczone, i to usprawnić, bo tak nie może być, żeby woda gdzieś tam wpływała między okna i później to zaparowuje i tak dalej, ale nieważne. Zbieram nasz mandżur, wczoraj miałem to złożyć, kurczę, pochowałem krzesełka, stolik i tak dalej i trochę żałuję, że tego nie zrobiłem, bo teraz całe takie mokre zafajdane będę musiał to zwijać i zabierać, ale co, pozostaje mi poodpinać prąd, powylewać wodę, pozalewać wodę i jedziemy do Łeby na kemping morski, także do zobaczenia w trasie. Na wyjeździe w niskim sezonie okazuje się, że załapaliśmy się na daty wysokosezonowe i za pobyt 3-dniowy zapłaciliśmy 501 zł dokładnie. Także no, naszym zdaniem bardzo dużo, ponieważ no, były nas, kamperów, przyczep, wszystkich razem do kupy może z 7 załóg, w porywach do 10 w ogóle max, a takie pieniądze brane są, także no, poważny pieniądz za niepoważny okres. Dotarliśmy, słuchajcie, na kemping morski w Łebie. Stanęliśmy sobie na przegigantycznej miejscówce. Zaczyna się tam, gdzie jest Zuzia. Tu wjechałem po prostu do środka. Drugi taki sam zestaw obok by tutaj normalnie stanął bez problemu, ale no, no cóż, rozkładamy się. Wstępnie jesteśmy zainstalowani. To rozłożyłem, żeby sobie doschło i tutaj rozwiniemy jeszcze namiot, ale w pierwszej kolejności wybieramy się na kaweczkę, bo aż głowa boli, nie piliśmy dzisiaj kawy z rana i tak głowa pęka, że masakra. To jest uzależnienie. I od razu na świeżo powiem Wam, że tam zapłaciliśmy 5 stówek za 3 dni, a tutaj za 5 dni 515 zł, także taka różnica cenowa. O kurde, ile ryb. I weszliśmy sobie, słuchajcie, do kawiarenki. Tak, położę, bo jak spadnie. Ciągle będzie, super. Dziękujemy.
czekoladowe ciasto z wiśniami i tartaletka z borówkami i migdałem. No i kawa, bo to przecież łeb pęka, nie? Po kawusi i ciasteczku wróciliśmy już sobie na kemping. Zuzia robi nam drugą kawę, ponieważ taka malutka do ciasteczka tylko była na ból głowy, a teraz napijemy się takiej kawy orzeźwiająco pobudzającej. A ja zajmuję się rozłożeniem tego namiotu tutaj, także wrzucę wam timelapsika, jak się z tym tutaj. Teleportacja, słuchajcie, jesteśmy w tym momencie w Łebie, przyjechaliśmy sobie autkiem, jak widzicie, właśnie byłem w parkomacie zapłacić, dyszkę za 2 godziny postoju wyszło w sumie. No ale nic, stoimy pod państwową albo nie państwową, tylko ochotniczą strażą pożarną, zostawiam bilecik w aucie i idziemy na jedzonko. Mam pewne spostrzeżenia odnośnie tutaj kempingu w Łebie, że jest cała masa Niemców, po prostu masakra. Ja nie miałem żadnego pojęcia, że tylu Niemców po prostu kempinguje w Polsce. To wygląda, kemping jest prawie no, taki półpełny i to wygląda normalnie, jakby tutaj był sezon pełną gębą. A w tym momencie idziemy do sklepu u Kozakowej, sprawdzić, czy worki, psie worki na różne tematy są może do zakupu. No i jeszcze jedna taka ciekawostka, właśnie się zorientowałem, że mam 1% baterii i nie wziąłem ze sobą baterii na zmianę, więc pójdziemy na miasto, jak mi się uda nagrać jakieś jedzonko, jeszcze jakąś przebiteczkę, to na pewno tutaj coś jeszcze wrzucę, a jeżeli nie, to widzimy się za chwilę z powrotem w przyczepie, gdzie pokażę wam, jak wygląda nasze stanowisko po rozłożeniu namiotu. Weszliśmy sobie do pizzerii Rock'n' Pizza w Łebie i zjemy sobie ziemniaka z twarogiem, czyli taki chyba regionalny, jakiś przysmak kaszubski, i pizzę malutką sobie do tego dorzucimy i przy piwku bezalkoholowym. Cieszymy się z tego kolejnego dnia nad polskim morzem. Dobra. Ziemniak z twarogiem i cebulką. I malutka pizzka do tego i może być. Tak jak obiecałem, macie obraz, jak się rozbiliśmy. No i w tym miejscu chciałbym wam powiedzieć, że na tym filmie już się nic więcej nie wydarzy, więc dziękuję za to, że byliście. Dajcie łapę w górę, jeśli się podobało. Subskrybujcie, aby zobaczyć nasze dalsze perypetie. Na kolejnym filmie prawdopodobnie oprowadzę was po tym zacnym kempingu morskim w Łebie. Także oczekujcie na kolejny film.